Sezon w ogóle i tak trzeba się chyba cieszyć, że on się zaczął, że byli organizatorzy tacy jak tutaj i inni, którzy w ogóle są chętni do tego, żeby zorganizować w tych trudnych czasach te wyścigi, bo mi się wydaje, że pozyskanie pozwoleń samych na zorganizowanie wyścigów w tych czasach to jest ogromny wysiłek i nie lada wyzwanie. Coś niesamowitego. Kiedyś garstka tych kobiet, a dzisiaj peleton ponad 100, to już robi wrażenie. Z tego zaczynamy Światowe Mistrzostwa Polski, więc to jest nasz taki najbliższy cel. A potem dalsza część sezonu, oczywiście Puchary Polski, wyścigi jakieś pojedyncze. Z koleżanką Wiktorią szykujemy się jeszcze na wyścigi torowe. Będziemy chciały wbić się w tą ścisłą piątkę i pojechać na Mistrzostwa Europy, jeżeli się odbędą w tym roku. Jeżeli pandemia nie pokrzyżuje wszystkim tego planu, to w Mistrzostwach Polski powalczymy, żeby zasługiwały niektóre przedstawicielki uczestniczyć w Mistrzostwach Europy i to jest taki cel.